Witam was bardzo serdecznie. Cia. Troszkę mnie nie było, nie? Cia. No ale dobra, no wróciłem, tak więc witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rafik, a to jest kolejny making of z Gural w grze Farming Simulator 15. Zapraszam. Jak widzicie, tutaj jest nowa droga. Jest dokończony las, już w zasadzie prawie skończony. Być może jeszcze jakieś tam będą zmiany takie techniczno-designerskie. Ale to się jeszcze zobaczy. Na razie jedziemy do wstępnego zarysu tartaku. Na razie jest wszystko tutaj porozpierdzielone. Jest tylko ogrodzenie. Powrzucałem tutaj kilka rzeczy. Jeszcze nie jest nic ułożone. Miałem już to zrobić jakiś czas temu, ale no nie chcę na siłę robić. Czekam na przypływ weny. Tak więc, o, jak widzicie, będzie ten taki lepszy tartak z możliwością wytwarzania desek, tak dalej. Ja jeszcze tam temu się tak bardzo nie przyglądałem, ale mam nadzieję, że będzie fajny nowy banier. Tak więc lecimy dalej. Jak widzicie, tam jest alternatywny dojazd do lasu, ale ja sobie pozwolę pojechać drogą. O, proszę. Sorry. Poproszę sobie tak zrobić. No, a ja pojadę sobie z tym głównym wjazdem. Tak więc lecimy. No i jak widzicie, na pierwszy rzut oka las jest zrobiony od podstaw, całkiem od nowa. Jest droga przejazdowa, po którym możemy się przemieszczać. Nie jest to tak jak wcześniej, że nawaliłem drzew i o, Fajrant. Tylko tym razem zostało to wszystko bardziej przemyślane, dzięki czemu udało mi się zmniejszyć wagę pliku i 3D. To plus minus, nie chcę wam skłamać, 50 MB. Wszystko za sprawą usunięcia sporej liczby drzew. Bardzo sporej, które jednak okazały się wpływać na wydajność rozgrywki. No ale dobrze, jedziemy. O, co nowego? Zaraz zresztą zobaczycie. Jeszcze kawałek. O! System aktywnego błota został już zaimplementowany i w tych takich bagienkach już pododawałem możliwość zakopywania się. Nie przypadkiem wziąłem właśnie case'a, bo nim w miarę łatwo da się przejrzeć przez ta bagienka. Niestety niektóre ciągniki nie dają rady i niestety zostaniecie na pierwszym bagnie od razu, tak więc w las polecam wybrać się porządnym sprzętem, żebyście nie mieli problemów. Tutaj, jak widzicie, jest jakaś tam szkółka ogrodzona taką leśną siatką. Mamy tutaj także dziurę, tam jest woda. Woda jeszcze jest w fazie dorabiania, tak więc radzę się nie skupiać zbytnio na tym i też nie pisać mi od razu, że jest do dupy, bo wiem, że jest do dupy. Tym bardziej, że mi się shader zepsuł i zapierdziela jak głupia. Tak, no lecimy dalej. O! Tutaj oczywiście większość drzew jest takich scenery typowo, jak na przykład ten krzaczek, ale jest kilka drzew, które można sobie wyciąć. No i jest tutaj w czym się pobawić. Dobra, jedziemy teraz w dół. Tutaj dość ciekawa droga. Testowałem, da się tutaj bez problemu wyjechać, wjechać. Było bardziej stromo, ale jednak zdecydowałem się troszkę złagodzić ten zjazd. Ale myślę, że jest kolejny jakiś taki fajny element. Nie jest tutaj typowo płasko, tylko jest jakieś wyzwanie. Tutaj jest też błotnictwo, tak więc radzę się przy... Oj! Przyłożyć, jak tutaj wjeżdżacie. Bo nie będzie tak łatwo. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo tutaj grać. Ale przynajmniej stawiam wam jakieś nowe wyzwanie. Tak więc popatrzcie sobie, bo troszkę czasu spędziłem tutaj nad tym, aby no, jak najbardziej oddać wygląd lasu. Oczywiście, no, zdarzyło mi się nawet ostatnio być w lesie prawdziwym, bo co prawda mam 50 metrów do lasu. No i jest różnica pomiędzy takim lasem w grze, a lasem w rzeczywistości, no ale czy to jest takie ważne, aby ten las był taki piękny? Przecież w tej grze chyba bardziej chodzi o rozwój rolnictwa, a nie leśnictwa. A to powinien być tylko taki dodatek. I myślę, że w tym momencie już to jest wystarczająco dobre, aby już się bardziej na tym nie skupiać i nie tracić więcej czasu. Więc tutaj mamy wyjazd z tego lasku, no i mamy jeszcze trzeci wjazd, który jakby łączy się z tamtym skrzyżowaniem w lesie, tak więc też sobie ten wyjadę. Tu, jak widzicie, był las wcześniej, teraz już jest pole i tak zostanie.
O, tutaj jeszcze nie usunąłem trawki. O, usunąłem trawki. O, tu jest dość też wymagająca droga. Co ciekawe, testowałem tą maszynę do obróbki drewna Ponzę i ona w ogóle się nie zakopuje w tym błocie, nawet nie chlapie błotem, tak więc to jest pewny sprzęt, jeżeli chodzi o obróbkę drewna w lesie, czy tam scinanie drzew. No z ciągnikami już nie do końca. No i widzicie, to jest to miejsce, w którym przed chwilą byłem i teraz już w zasadzie będę wracał. Tak więc tutaj jeszcze powolutku sobie przejadę. Możecie dać znać, co jeszcze byście chcieli zobaczyć w lesie. Generalnie jakieś pierdoły, które być może nie pomyślałem o nich, a warto by było jeszcze tutaj wrzucić, aby jeszcze lepiej oddać wygląd. Można by było dodać, tak więc dajcie znać w sekcji komentarzy oczywiście. I zapraszam was jak zawsze na Facebooka, gdzie co jakiś czas jakieś nowe fotki, gorące hotfoty z aktualnych działań nad mapą wrzucam. Tak więc tam też serdecznie was odsyłam. A tymczasem spójrzmy jeszcze ostatnim żukiem oka na wygląd. No, ja sobie będę pozwolę też ściąć coś. Tylko muszę zainwestować sobie oczywiście w piłę łańcuchową. A, no zobaczmy, te pochyłe drzewo, ono wygląda na... no, tutaj jak widzicie już korzeń praktycznie się wyrywa z ziemi, tak więc czas na nie. Ja sobie jeszcze tutaj pozwolę obciąć to jedno drzewko. No i zobaczmy. No i elegancko. Tak więc las pełnoprawny, można tutaj się pobawić. Nie jest tak gęsto jak było wcześniej. Ale myślę, że to nie jest problem, bo tą pustą przestrzeń wynagradzają te krzaczki z cenery, które dają też troszkę na swój sposób różnorodności. Dobra. Myślę, że to wszystko, co chciałem wam pokazać. No, może jeszcze jedną małą rzecz pokażę wam na farmie. Troszkę innych rzeczy niż las. Tak więc wyjdźmy. Na to na razie nie patrzcie, to jest sporo rzeczy, nad którymi jeszcze eksperymentuję. I stąd właśnie też czasami obzywy czasowe, bo nad czymś kombinuję, potem tracę trochę czasu, chcę coś zaimplementować, jakieś nowe rzeczy. No i tak to jest, ale zobaczcie, zaimplementowałem tutaj system klimatyzacji w obozie. Nie, czekaj, sorry, już latam przecież, no tak. Tak więc tak to wygląda. Tutaj product placement. I jakiś tam nowy kolejny smaczek. Jakaś animowana rzecz na farmie. Oczywiście obora jeszcze tam. To też są takie moje jakieś tam próby. No mam jeszcze w planie dodać jakiś pierdółek, aby naprawdę tę mapę zakończyć mocnym kopniakiem. I to tyle chyba. Nie będę już was dłużej trzymał, bo nie mam zbytnio o czym opowiadać. Tutaj jeszcze też w budowie troszkę rzeczy. Tak więc tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie. Facebook, fanpage w sensie. Tutaj komentarze, jakieś wasze opinie. Chętnie czytam, chętnie odpowiadam. I do usłyszenia. Mam nadzieję całkiem niedługo w kolejnym filmie. Na razie.